Minęła 16. Zapraszam na kolejną relację z pisania tworzenia powieści przygodowej o Tadeuszu Kościuszce. Dzisiaj zastanawiałem się, co wybrać z bogatego życia i z bogatych doświadczeń Kościuszki, z tych wszystkich jego przygód, zainteresowań, i tak sobie pomyślałem, że opowiem dzisiaj, jakie hobby miał Kościuszko na wojnie. Ponieważ, jak wiecie, no, wojna jest bardzo stresującym zajęciem, zawodem dla oficera, który jest odpowiedzialny za innych żołnierzy. Żołnierze na wojnie giną, albo też jest ogromne napięcie, żeby nie zginęli. No, ten stres jakoś trzeba rozładowywać. Nie zawsze są sukcesy, często są porażki. Jak w ogóle znieść porażkę? I Kościuszko miał taki sposób na odstresowanie się w czasie wojny. I tym właśnie sposobem, tym hobby, w jakie się angażował, co było głęboko w jego sercu, to było ogrodnictwo. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale jak na wojnie można zajmować się ogrodnictwem? Kościuszko pochodził w ogóle z rodziny ziemiańskiej, więc on naprawdę we krwi miał uprawę roślin i opowiem wam taką jedną historię, prawdziwą właśnie, jak założył ogród w czasie wojny. Opisałem troszeczkę to już w tej powieści, ale może będę to jeszcze bardziej eksploatował. A mianowicie, kiedy Kościuszko fortyfikował West Point, to tam właśnie założył ogród. West Point to jest ujście rzeki Hudson, do oceanu. I jak wiadomo, trzeba było to ufortyfikować, a więc obstawić armatami, a armaty musiały być na pewnych stanowiskach zwanych redutami, fortami, stanowiskami armatnimi. I to wszystko Kościuszko przez dwa lata budował razem z setkami, nawet z tysiącami żołnierzy, którzy byli wtedy robotnikami wojskowymi na jego usługach. Na usługach armii, a pod dowództwem Kościuszki. I tworzono tą fortyfikację po to, żeby statki brytyjskie nie mogły wpłynąć do rzeki Hudson od strony oceanu, bo gdyby wpłynęły do szerokiej rzeki Hudson, wpłynęłyby do środka kontynentu, rozcięłyby kontynent na dwie części, ponieważ ze sobą zawiozłyby żołnierzy razem z zasobami, z bronią, z armatami, z artylerią. I West Point to była właśnie fortyfikacja skalnych, skalnego ujścia rzeki, która zamieniała się w bramę, zamkniętą bramę i ta brama zamykała dojście do Stanów Zjednoczonych, dojście dla wroga, który chciałby tam wpłynąć. No, ale fortyfikowanie no, jest żmudną pracą, tym bardziej, że trwało to przez dwa lata. Więc Kościuszko znalazł takie miejsce, Yy, które było na półce skalnej. To była dosyć szeroka, rozległa półka skalna, kilkaset metrów kwadratowych, yy, może kilka tysięcy nawet, mogło to być yy, jakiś ułamek hektara, może z ćwierć hektara, czy to by było ze 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Yy, ta duża półka skalna, która też obok miała jakiś mały wodospadzik. Taki ciek wodny, gdzieś po skale sobie sączyła się woda. Pewnie jakieś tam dziesiątki, może setki litrów na godzinę, i Kościuszko skierował, wyobraźcie sobie, skierował ten wodospadzik, który spadał, skierował na tą półkę skalną, także ta woda zaczęła przepływać przez tą półkę skalną, i to było już stałe nawadnianie, a to jest konieczne w ogrodnictwie. Po drugie, najął mnóstwo robotników wojskowych, tych szeregowych, którzy w krótkim czasie przynieśli mu wiele ton ziemi, i oni rozsypali tą ziemię, rozplantowali ją na tej półce skalnej, i wtedy, jak już było to gotowe, kościuszko po prostu zaczął znosić różne nasiona, które pozyskiwał w różnych miejscach. Pewnie coś tam kupował, a pewnie coś tam znajdował gdzieś tam na łące, nasiona z jakichś kwiatów, z jakichś warzyw, być może sadził też jakieś fajne krzewy, jakieś małe drzewka, i w ten sposób założył wspaniały ogród który wychodził na wschodnią stronę ku Oceanowi Atlantyckiemu, i wyobraźcie sobie ten jego odpoczynek o wschodzie słońca, kiedy jeszcze przed dniem, kiedy chciał jeszcze, może nabrać sił, kiedy wychodził na tą niedostępną półkę skalną, do, którego, do której on miał tylko dostęp, wychodził sobie do tego swojego ogrodu, i słońce wstawało od wschodniej strony nad Oceanem Atlantyckim. I on patrzył na ten wschód słońca. I wiecie o czym marzył? Marzył, żeby wrócić na tamtą stronę po zakończeniu wojny. Na tamtą stronę, na wschód. Gdzie jest Europa, a w Europie Polska. I on, i on siedział w tym ogrodzie. I relaksował się. I marzył, że jak wojna się skończy, wróci z powrotem w zwycięstwie, w chwale zwycięstwa, wrócić z powrotem do domu, do swoich rodzinnych siechnowic, gdzie ma swoją posiadłość kościuszków, za którą rzeczywiście później był odpowiedzialny przez kilka lat i marzył, żeby już tam być, żeby uprawiać tą rodzinną posiadłość i żeby cieszyć się tymi rodzinnymi włościami kościuszków w Siechnowicach. Takie hobby miał Kościuszko. Czy Wy macie jakieś hobby? No, to jest ważne, żeby mieć coś, co jest głęboko w moim sercu, co uwielbiam robić, coś dla mnie romantycznego, przy czym odpoczywam, że jeżeli mam jakiś znój życia, jakąś monotonię, to wtedy mogę odskoczyć sobie w to miejsce, do tej czynności, do tego czegoś fajnego, co bardzo lubię robić i przy czym odpoczywam. Dla Kościuszki to było ogrodnictwo. I przyznam się Wam, że i ja bardzo lubię ogród jako Robert Kościuszko. Czasami jak rzeczywiście jest monotonia mojej pracy, to po prostu nie mogę się doczekać wiosny, kiedy wejdę do swojego ogrodu razem z moją żoną, z moją rodziną i będziemy go znowu uprawiać i będziemy cieszyć się nim. Bardzo wam dziękuję i zapraszam jutro na kolejną relację z pisania powieści przygodowej o Tadeuszu Kościuszce zatytułowanej Syn Wolności. Jutro około godziny 16. Do zobaczenia.